Maciej Najman już nie boks, tylko jakaś inna dyscyplina? Nie, boks był zawsze i zawsze będzie. Natomiast chcę udowodnić, że to nie jest tak, jak powszechnie od jakiegoś czasu, od pamiętnej walki, słynnej walki Przemcia Salety w formule MMA panuje przekonanie, że bokserzy nie mają żadnych szans w MMA. To jest nieprawda. No dobrze, ale co to jest to MMA? MMA to jest formuła. To jest formuła, na to kiedyś mówiło się tak zwane walki bez reguł, walki w klatkach, różnie to nazywano. Tam reguły jakieś są, no nie ukrywajmy, no coś tam jednak, czegoś tam jednak zrobić nie można, no cegłówką w głowę uderzyć nie można. Także chodzi o to, żeby było dużo krwi widoczne na przykład. No, aczkolwiek tak, no jest to kontuzjogenny sport, aczkolwiek uważam, że bardziej niebezpieczny dla zdrowia jest jednak boks. Jeżeli oglądam mecze bokserskie, tam leje się zdecydowanie więcej krwi w jednym meczu, w jednej walce niż przez całe KSW, zakładając, czy turniej MMA. Tam naprawdę no, trzeba być dobrym bokserem i albo mieć dużo szczęścia, żeby trafić gościa i rozbić mu łuk brwiowy, nos, czy żeby się krew polała. No więc ta krew się nie leje. Zasady są określone zasady, według których się walczy. Nie jest to tak, że wrzucana jest do tego ringu czy do tej klatki biedna osoba, która nie ma zielonego pojęcia i wychodzi drugi taki, który chce mu krzywdę zrobić. Nie, to wychodzą normalni zawodnicy, którzy są świadomi tego, świadomi swoich umiejętności, umiejętności przeciwnika. Życia nie stracą. Nie, no to jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek no, w każdej dyscyplinie zdarza się nawet, czy to w zapasach, czy to w judo, nieszczęśliwe wypadki, że gdzieś ktoś upadnie, no i jest nieszczęście. Treningi są razem z Robertem Kosteckim, tak? Tak, to znakomity olimpijczyk, nie muszę go chyba nikomu przedstawiać, Barcelona i Atlanta. No, gość wie, o co chodzi w parterze, wiesz czym. No, widzę, że trening intensywny, po prostu cały nie, spływasz. No. Nie, no gość wie, nie, ja stąd nie spływam, na razie tu jeszcze zostaję. na razie jeszcze pogadamy. Ale tak poważnie, to Robert to znakomity zawodnik, który wie na temat parteru niemal wszystko i mam nadzieję, że te wskazówki pomogą mi w tego typu walkach. Aczkolwiek nie ukrywam, że ja będę chciał to rozstrzygnąć moimi ulubionymi technikami ręcznymi także. Czyli zobaczymy. Boks? Nie, no boks to najpiękniejszy sport na świecie, no to wiedzą chyba wszyscy. Ale zaraz, może i boks i wszystko nogami, można, wszystko można. Opaść. Można tak. Tak. Mówię ci, nie można powiedzieć. Tylko cegłówką w głowę. Okej. Kim uszym jest Marcin Neumann? Bardzo ambitnym, zaciętym. Widzę, że ma tą taką chęć wygrania, chęć pokazania, że bokser też potrafi. Może dlatego, że jego kolega, czy też kolega z dyscypliny dał troszeczkę wcześniej plamę, że tak powiem, więc może wiemy, o kim mówimy, prawda? Więc może chce troszeczkę zbadać tą plamę, a może nawet nie, chce udowodnić po prostu, że jest dobry. Lekkiego przeciwnika na pewno nie będzie miał. Nie chodzi mi o wagę, bo każdy zawodnik, który walczy w MMA, będzie sobie zdawał sprawę, że walczy z dobrym bokserem. I przynajmniej ja, gdybym wyszedł do niego, bym wiedział jedno. Skrócić dystans. Czyli kontakt, klamra, parter, to jest to, w czym mogę wygrać. I na pewno będę do tego dążyć. Trzeba będzie popracować z nim tak, żeby mógł tego uniknąć. Nie jesteśmy w stanie przez ten tak krótki okres czasu nauczyć go finezyjnej techniki, którą będzie mógł zakończyć w parterze walkę. Duszenie, dźwignia. Oczywiście jak mu się uda zapiąć, bardzo dobrze. Z tym, że no mówię, no będzie walczył z fachowcami, którzy no lata to może lekko przesadziłbym, ale jak bardzo wiele godzin spędzili wywracając się w tym parterze, dźwigniując i będzie to trudne, więc ja bym raczej się skłaniał ku temu, żeby uciekał z parteru, a zakończył w swoim stylu, czyli jakimś mocnym, jednym krótkim uderzeniem kończącym walkę. A jak wyjdzie, to pokażę walka, no bo to jest sport i tutaj nie można być prorokiem.